Mam dla Was omówienie kolejnego filmu Hitchcocka. Tym razem jest to Niewłaściwy człowiek z 1956 roku z Henry Fondą jako odtwórcą głównej roli. Maniego Balestrero, muzyka, który zostaje oskarżony o napad na firmę ubezpieczeniową. I to właściwie jest cała fabuła tego filmu. Manny ma żonę Rose i dwójkę dzieci, chłopców. Jest to naprawdę jeden z najmniej oczywistych filmów Hitchcocka. Mistrza suspensu, kryminalnych zagadek. Tutaj odchodzi on trochę w inne rejony. Ten film większy nacisk kładzie na psychologię postaci, szczególnie Manego i jego żony Rose. W tym filmie występują też duże wpływy kina noir. Przynajmniej tak sądzę. Mamy tutaj do czynienia z klasycznie, jak na kino noir przystało, ujęciami, gdyż zwykle mamy tutaj przedstawioną akcję, która dzieje się wieczorem, w nocy. Rzadziej w ciągu dnia. Charakterystyczna jest tutaj też muzyka, która nadaje historii takiej posępności, ponurego klimatu. I to też jest często cecha filmów z gatunku noir. No także tutaj Hitchcock pokazuje, że ten gatunek, czy zabawa tym gatunkiem, nie jest mu obca. Charakterystyczny dla tego filmu jest początek, pierwsze powiedzmy 15-20 minut, kiedy reżyser pokazuje nam początki tego, jak Manny zostaje oskarżony o napad, zeznania świadków. Wszystko jest misternie pokazane. Hitchcock tutaj się nigdzie nie spieszy. Tak jak przed chwilą powiedziałem, są pokazane nie tyle zeznania świadków, co identyfikacja przez świadków. Też policjanci sprawdzają charakter pisma Manego, gdyż jest im to pomocne w śledztwie. Ale jest tutaj też oczywiście dużo uchybień, na przykład jak brak odcisków palców, czegokolwiek, co mogłoby definitywnie świadczyć o winie Manego. Już tutaj reżyser zasiewa ziarnko niepewności. Czy nasz główny bohater jest winny, czy nie jest? Zostaje to dopiero rozwiane prawie że na końcu filmu. Ale my jako widzowie podskórnie wiemy, że Balestrero jest niewinny. Poza tym wszystko tutaj się rozgrywa w kwestii psychologicznej. Manny, jako że jest oskarżony, trafia do więzienia i dopiero wychodzi za kaucją. Czeka go proces i w tym czasie rozgrywa się cały dramat psychologiczny, bo do tej pory kochająca i wierna żona Rose upada w coraz większą depresję. Odchodzi od zmysłów. Hitchcock naprawdę dobrze to pokazuje. A że Rose gra tutaj Vera Miles, znana z późniejszej roli w Psychozie, to już pokazuje, że obsadzenie akurat tej aktorki w klasyku z 1960 roku nie było dziełem przypadku, tak sądzę. Widzimy też, że cała ta niepewna sytuacja odbija się na głównym bohaterze, który jest kompletnie zdezorientowany i nie wie, co z tym wszystkim począć. Jeśli ktoś chce dostać dawkę dobrego filmu psychologicznego połączonego z kinem noir, ten film Hitchcocka jest jak znalazł. Jeśli mówiłem o Jamesie Stewarcie, że jest jednym z moich ulubionych aktorów dawnego Hollywood, podobnie rzecz ma się z Henrym Fondą. Jeszcze do niedawna sądziłem, że jednak to był aktor, który pasował do jednego, dwóch typu ról, ale oglądając z nim jeszcze inne filmy, w innych konwencjach dochodzę do wniosku, że naprawdę był bardzo wszechstronny i odnajdywał się w każdej konwencji i w każdym gatunku. Już nie wspomnę o jego jednej z dwóch ról czarnego charakteru, które zagrał w swojej karierze, bo jest to i rola, i film kompletnie z kosmosu, ale o tym kiedy indziej w przyszłości. Ciekawym jest to, że ten film powstał na autentycznej historii i żeby bardziej spotęgować ten niepokój odnośnie winy lub nie głównego bohatera, Hitchcock usunął pewne aspekty, które wskazywałyby jednoznacznie, że Manny jest niewinny. Jeśli już chodzi o samego reżysera, ten okres w jego reżyserskiej karierze, to był wtedy najlepszy czas tego reżysera, tak sądzę. No bo pod koniec lat 50. mamy Vertigo, Zawrót głowy, Północ, Północny Zachód. Dla mnie najlepszy film Hitchcocka do tej pory, jaki widziałem. No i zaraz rok później jeden z najsłynniejszych thrillerów psychologicznych. Może tak nawet można byłoby go nazwać Psychoza. Jeśli chodzi o popularność, na pewno numer jeden w karierze tego reżysera. Także to był jego pik. Tak jak już by Okno na podwórze to zaczynało, bo Okno na podwórze, jak wiadomo, powstało w 1954 roku, ale to jego późniejsze filmy w tej dekadzie moim zdaniem były dużo lepsze. I jednym z nich jest właśnie dzisiaj omawiany przeze mnie film.
Mamy oczywiście też w tym filmie do czynienia dzisiaj już z pewną kliszą, która oczywiście wtedy kliszą nie była, czyli człowiek zostaje oskarżony, trafia do więzienia, widz przeczuwa, że jest on niewinny, ale tego nie wie na 100% i po jakimś czasie widz już dostaje filmowe dowody na to, że bohater jest niewinny i odbywał karę niezasłużenie. Jaka by ona nie była, czy długa, czy krótka. No jest to schemat znany, prawda, uznany za niewinnego, tylko że tam w tym akurat filmie jest parę twistów, ale już takie klasyczniejsze. Przychodzi mi na myśl komedia z Joe Pescim, Mój kuzyn Vinny, gdzie mamy bardzo podobną sytuację do tej z tego filmu. Czy film W matni z 99 roku z Claire Danes i Kate Beckinsale. No i oczywiście numer jeden w tej kategorii, film, który już u mnie na kanale był omawiany, Skazani na Shawshank. No oczywiście ten film nie jest Skazani na Shawshank, to jednak nie jest ta liga, ale też naprawdę poleciłbym tym, którzy nie widzieli jeszcze go do tej pory, bo tak jak mówię, jest on mniej znany z filmografii reżyserskiej Hitcha, a naprawdę w mojej opinii zasługuje na uwagę i na oddanie mu szacunku, bo przez godzinę i 45 minut dostarcza ciekawego portretu psychologicznego małżeńskiej pary, która musi zmierzyć się z bardzo ciężkimi chwilami. I pokazuje, czy z takiego położenia można jeszcze wyjść w miarę na prostą, gdy kurz już po wszystkim opadnie. Naprawdę wartościowa pozycja. To tyle na dzisiaj. Do następnego wideo. Na razie.